Czołem czołem, mówi do was Taczewski. W dniu dzisiejszym przyszła pora na zapowiedziany wcześniej i ponoć wyczekiwany film porównujący dwie bardzo podobne, a jednak mocno różniące się latarki breloczkowe na baterie. Bez zbędnego przedłużania pragnę zaprezentować wam porównanie Olighta i3e EOS oraz Fenixa E01 w wersji drugiej. Na samym początku maleńka prośba ode mnie o subskrypcję tego kanału, tak byście nie przegapili kolejnych premier, oraz łapka w górę, by nakarmić wiecznie głodne algorytmy. Szanuję wasz czas, dlatego przechodzimy do meritum. Zaczynamy od wymiarów, wagi, materiałów i jakości wykonania tych przedmiotów. Na wstępie tego segmentu chciałbym zauważyć, że Fenix jest znacznie młodszy od produktu Olighta i dlatego nie widać po nim takiego zużycia. Obie latarki wykonane są z wytrzymałego aluminium pokrytego twardą, czarną anodyzacją, choć trzeba wspomnieć, że Olight ma sporo wersji kolorystycznych, które oczywiście mogą być droższe niż podstawowa. Obie latarki posiadają dość wytrzymałe szkło w soczewce i mogę to powiedzieć z pełną odpowiedzialnością po dłuższym czasie używania obu tych przedmiotów. Poważne różnice zaczynają się w wymiarach, a kończą na projekcie. Jeśli idzie o ten drugi aspekt, to kwestia gustu, jednak dla mnie dużo ciekawiej wygląda owoc pracy Fenixa. Co do wymiarów, to średnica głowicy E01 ma 15 mm, za to i3e EOS 14 mm. Długość ponoć ma znaczenie, jednak w tym specyficznym przypadku im mniej, tym lepiej. Olight mierzy 60,5 mm, za to Fenix 66,5 mm. Jeśli idzie o masę, to podam tu praktyczny parametr, czyli latarki obciążone ogniwami. Fenix waży 22 gramy, za to Olight 15, co jest dość mocno odczuwalne, jeśli trzymamy obie w ręku. Na koniec dodam, że zarówno jedna, jak i druga latarka jest wodoodporna. Fenix ponadto spełnia standard odporności na zapylenia. Podsumowując tę część, zwycięzcą według mnie jest Olight, ponieważ brelok przy kluczach nie powinien być zbyt duży i zbyt mocno obciążający, co na przykład ma znaczenie przy kluczach od samochodu, ponieważ masa breloczka wpływa bezpośrednio na żywotność stacyjki. Przejdźmy do specyfikacji i funkcji. W tym segmencie w teorii jest najmniej różnic, jednak to pewne złudzenie, ponieważ w prawdziwym życiu jest zgoła inaczej. Obie latarki zasilane są zwykłymi małymi paluszkami z symbolem potrójnego A lub akumulatorkami niklowo-wodorkowo-metalowymi o tym samym rozmiarze. Obie latarki mają taką właśnie zwykłą chińską bateryjkę dołączoną w zestawie. Długość świecenia może zależeć również w obu przypadkach od zastosowanego źródła zasilania i warto o tym pamiętać. Wspomnieć również należy, że podam tutaj wartości syntetyczne, mierzone przez producentów w określonych laboratoryjnych warunkach, a nie w realnym życiu. Sercem obu urządzeń są oczywiście diody LED. W przypadku Olighta jest to Philips Luxeon TX LED, natomiast w przypadku produktu Fenixa jest to Cree XP G2S3. Olight w teorii świeci z maksymalnym strumieniem świetlnym 90 lumenów o maksymalnym zasięgu 44 metrów. Fenix natomiast świeci z maksymalnym strumieniem 100 lumenów na maksymalnym dystansie 35 metrów. Póki co nie widać jasnego zwycięzcy tego technicznego zestawienia, jednak trzeba dodać dwa ważne aspekty. Pierwszy to tryby w latarce Fenixa. Są 3, 5, 25 i 100 lumenów. Jest to wręcz fundamentalna przewaga tej latarki. Niestety ich przełączanie odbywa się poprzez szybkie przekręcanie głowicy. I tu łyżka dziegciu w tej beczce miodu. Zapewne przez ograniczony budżet na pokładzie tego urządzenia nie znajdziemy żadnego układu odpowiedzialnego za pamięć trybów. Dlatego jeśli na przykład w prawdziwym życiu zajdzie nagła potrzeba włączenia najmocniejszego strumienia światła, zawsze trzeba będzie się przełączać od najniższego poziomu, co wymaga trochę czasu i starań. Drugi aspekt to światłość obu latarek liczona w kandelach.
I tak Fenix maksymalnie osiąga 304 kandele, podczas gdy Olight równe 500. Według mnie tę różnicę doskonale widać podczas nocnych warunków. I mimo, że nie jest to jakaś przepaść, to wydaje się, że bardziej rozproszone i cieplejsze światło posiada E01, natomiast chłodniejsze i bardziej skupione oświetlenie znajdziemy w i3e EOS. Dla mnie bardziej użyteczne jest oświetlanie obiektów z tej drugiej latarki i uważam, że znacznie więcej dzięki niej wypatrzymy. Czasy świecenia wahają się w zależności od źródła zasilania, dlatego oba urządzenia w maksymalnym trybie powinny świecić od około 40 do 50 minut. Podsumowując, patrząc na pełną papierową specyfikację, trudno do końca orzec, która konstrukcja będzie lepsza. Z jednej strony więcej lumenów ma Fenix, z drugiej znaczna przewaga w kandelach jest po stronie Olighta. Z jednej strony Fenix ma tryby, a z drugiej według mnie utrudniają one normalne korzystanie z latarki, zamiast poszerzać jej możliwości. Trzeba jeszcze wspomnieć o cenie. W czerwcu roku 2023 E01 w wersji drugiej jest droższa o pełną dyszkę od Olighta. Gwarancja na obie latarki będzie podobna, bo aż 5-letnia. Jednak Olight ma więcej wersji kolorystycznych, z których srebrna ma silniejszy strumień światła, bo aż 120 lumenów. Pamiętać jednak należy, że to ulepszenie zapewne będzie wiązać się z dodatkowymi kosztami. Moja ocena wygląda następująco. Fenix E01 w wersji drugiej to solidna latarka i faktycznie dla kogoś, kto nie jest zainteresowany całą branżą, będzie dobrym wyborem. Jednak według mnie znacznie lepszą opcją jest Olight i3e EOS. Jest mniejsza, jest lżejsza, jest tańsza, nie jest skomplikowana w obsłudze i światło, które generuje, jest subiektywnie jaśniejsze z powodu barwy, światłości oraz większego skupienia strumienia. Dla mnie zwycięzca tego zestawienia jest tylko jeden. To, co tutaj robię na YouTube, nie miałoby sensu, gdybym nie starał się polecać Wam najlepszego sprzętu w danym budżecie. Oczywiście w tym segmencie pewnie ta latarka nie jest najlepsza, ale jeśli stoicie przed dylematem Olight i3e EOS czy Fenix E01 w wersji drugiej, to bierzcie Olighta, a zaoszczędzoną dyszkę wydajcie na inne przyjemności. I to już wszystko na dziś. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę pod moim filmem, najlepiej w górę, oraz subskrypcję na kanale, najlepiej z dzwoneczkiem. Proszę też, żebyście udostępnili ten materiał w swoich mediach społecznościowych. Być może okaże się pomocny. Te działania to dla mnie potężny motywator do dalszej pracy. Sekcja komentarzy jak zwykle w całości należy do Was. Napiszcie, czy zgadzacie się z moją opinią. Chętnie zapoznam się z Waszym zdaniem, a nawet podyskutuję. Tradycyjnie proszę o kulturę wypowiedzi. Wpadajcie też na moje media społecznościowe. Na Instagram, na Twittera, na TikToka oraz na fanpage tego kanału na Facebooku oraz fanpage i na kanał Do Potęgi. A tymczasem żegnam się z Wami, trzymajcie się tam ostro i pozdrawiam.